Witamy Was serdecznie w województwie kujawsko-pomorskim. Naszą przygodę rozpoczynamy w Bydgoszczy. Za mną przepiękny widok na młyny Rotera i od nich sobie dzisiaj zaczniemy. Dzień dobry. Chciałbym Państwa serdecznie powitać w młynach Rotera. Ja nazywam się Jakub Jodłowski. Chciałbym Państwu opowiedzieć o historii naszego obiektu. Jest to młyn przemysłowy, młyn wodny z 1851 roku, który był jednym z większych młynów w ówczesnych Prusach. Znajdujemy się obecnie na Wyspie Młyńskiej, dlatego też nieprzypadkowo zlokalizowano ten młyn właśnie tutaj, gdyż jesteśmy otoczeni z każdej ze stron wodą. Napędem tego młyna były dwa ogromne młyńskie koła, które dawały moc wszystkim maszynom zebranym w naszym obiekcie. Produkowano tutaj dziennie 40 ton mąki, co jak na XIX wiek robi wrażenie. Obiekt został wyremontowany po roku 2013, kiedy został przejęty przez miasto. Cały czas młyny są w budowie, natomiast staramy się wypełniać tę przestrzeń życiem. Odbywają się tutaj bardzo często różnego rodzaju wystawy, koncerty, warsztaty, najczęściej darmowe, więc serdecznie Państwa zapraszamy. Nasz obiekt będzie popularyzował zarówno naukę, będą tutaj funkcje gastronomiczne, bardzo ciekawe wystawy, pracownie techniczne, pracownie kulinarne. Dlatego też serdecznie Państwa zapraszamy, na pewno warto nas odwiedzić. Zapraszam Was do Muzeum Mydła i Brudu, gdzie pani Martyna opowie Wam kilka ciekawych historii. Zapraszam. Cześć, Martyna Neweluk, Muzeum Mydła i Historii Brudu w Bydgoszczy. Witamy Was bardzo serdecznie w jedynym takim muzeum w naszym kraju, a myślę, że tak naprawdę i nawet w całej Europie. To miejsce wyjątkowe, które powstało w 2012 roku i od tamtego czasu mnóstwo gości mieliśmy okazję już tutaj przyjąć. Co wyróżnia nas pośród innych tego typu miejsc? No, przede wszystkim warsztaty mydlane. Każdy odwiedzający nasze muzeum własnoręcznie przygotowuje mydełko, wybierając kolor, zapach, kształt. No i takie mydło jest, myślę, że fantastyczną pamiątką z wizyty w muzeum. A pozostała część? No właśnie, to opowieść przewodnika. Muzeum zostało stworzone w taki sposób, żeby zarówno pokazać bardzo ciekawe eksponaty, ale przede wszystkim jest to tłem do niezwykłych opowieści przewodnika, pełnych brudnych historii, dobrego humoru. No i każdy tak naprawdę odwiedzający muzeum, myślę, że wychodzi z uśmiechem na twarzy. Zapraszamy Was bardzo serdecznie, jedyne takie muzeum w Polsce. Bydgoszcz to stolica województwa kujawsko-pomorskiego. Miasto oferuje turystom wiele atrakcji i zabytków, które warto poznać. Jednym z nich jest Barka Lemara, która teraz pełni rolę Muzeum Legend Szyperskich. Zapraszamy! Witamy w Muzeum Legend Szyperskich. Nazwaliśmy naszą Barkę Lemarę Muzeum Legend Szyperskich, dlatego że styl życia Szyprów to dziś już legenda. Dziś raczej nasze rodziny tu w Polsce nie pływają, nie żyją, nie mieszkają na barkach. No kiedyś było to dla nas przynajmniej zjawisko powszechne. Mówię dla nas, dla ludzi, którzy z żeglugą śródlądową są jakoś związani. Ja na tej barce pracuję około 10 lat i czuję się już cząstką tego małego pływającego świata, bo została nam powierzona opieka nad właśnie zabytkową barką, która kiedyś była pływającym domem rodziny Szmytów. Myślę, że wszyscy, którzy barkę zwiedzają, czują, że jest to muzeum bardzo rodzinne, bardzo ciepłe. Dajemy namiastkę tego pływającego mikroświata po to, aby naszych zwiedzających zapytać, czy ty byłbyś gotów na swojej barce spędzić część swego życia. Zapraszamy do tego niezwykłego muzeum.
Bardzo miło Was tu powitać. Jest to jedna z ostatnich barek typu polowanego. Barka ta została wybudowana w 1937 roku tutaj w Bydgoszczy. Zainteresowanie tą barką jest dużo, bo takich barek już nie ma. Jest to jedna z ostatnich. My staramy się tą barką różne tutaj imprezy kulturalne robić na tej barce. Między innymi są tutaj spektakle teatralne, koncerty. No i dużo mamy dzieci, głównie półkolonie, kolonie, które tutaj bardzo dobrze się czują na naszej barce. Te staramy się ich tutaj zainteresować żeglugą, jak to kiedyś było. Tym bardziej, że niedaleko Bydgoszczy jest technikum żeglugi śródlądowej, gdzie namawiamy te dzieci, żeby też podjęły pracę w tym zawodzie. No to naprawdę ciekawy zawód, no i nie ma co ukryć, jest dobrze płatny. Żegnamy się z Bydgoszczą. Następnym miastem w naszej podróży w województwie kujawsko-pomorskim jest Toruń. Witamy Was w mieście Kopernika i Pysznego Piernika. W pierwszej kolejności zapraszam Was do słynnego domu twórcy teorii heliocentrycznej. Ja się nazywam Alicja Lubowicka i witam Państwa serdecznie z domu Mikołaja Kopernika. Jest to prawdziwa perełka gotycka u nas w Toruniu i zapraszam serdecznie do zobaczenia kamienicy, która już najprawdopodobniej w XIV wieku była budynkiem murowanym. Jest to budynek, który jest związany przede wszystkim z ojcem Mikołaja Kopernika. Jego żona Barbara Wacenrode otrzymała ten dom jako wiano i tu najprawdopodobniej przez pierwsze 7 lat swojego życia mieszkał Mikołaj Kopernik. W domu Mikołaja Kopernika dowiedzą się Państwo nie tylko, jak wyglądała biografia naszego astronoma, jak wyglądała nauka i jak zaczęły się wszelkie zainteresowania człowieka astronomią, ale też dowiemy się wielu ciekawych rzeczy na temat życia codziennego w Toruniu. A tu znajdujemy się na tylnym trakcie, czyli w miejscu, gdzie spędzano czas i przyjmowano gości. Stąd również repliki, które pokażą nam, jak wyglądało m.in. śniadanie, kolacja, a także między innymi meble z epoki. W domu Mikołaja Kopernika dowiemy się, że Mikołaj był człowiekiem renesansu, a dowiemy się również takich informacji, jak jego zainteresowanie związane z ekonomią oraz z medycyną. Dowiemy się, jak wyglądało leczenie w tamtych czasach i jak przysłużył się Mikołaj Kopernik swojej społeczności, między innymi na Warmii. Serdecznie Państwa zapraszam. Witam w żywym Muzeum Piernika. Nazywam się Aneta i pełnię tutaj rolę wiedźmy korzennej. Wiedźma to jest ta, która wie. Odwiedzając nasze muzeum, zagłębiamy się w czasy średniowieczne. Słuchamy gadki mistrza, słuchamy gadki wiedźmy. Robimy własnoręcznie pierniczek figuralny. Do dyspozycji jest również bardziej współczesna piernikarnia z 1905 roku. Nasze muzeum jest wyjątkowe. Tutaj można poczuć wszystkimi zmysłami. Zatapiamy się w całym średniowieczu i żyjemy nim. To nie jest takie muzeum artefaktowe, także serdecznie zachęcam wszystkich, od najmłodszych do najstarszych, każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Witamy Was serdecznie w Ciechocinku, w Tężniach Solankowych. Jesteśmy dzisiaj z panem Marcinem Zajączkowskim, prezesem zarządu Uzdrowiska SA. Panie Marcinie, no proszę nam powiedzieć, no dlaczego tu warto przyjechać, jak możemy się uzdrowić i jak działają przede wszystkim tężnie? Witam Państwa serdecznie chyba w najbardziej popularnym polskim uzdrowisku, na pewno najbardziej popularnym uzdrowisku nizinnym w Ciechocinku. Cóż można powiedzieć, no Ciechocinek, sama marka Ciechocinka jest chyba bardziej znana niż inne uzdrowiska. Za moimi plecami widzicie Tężnie Solankowe, które za 2 lata będą obchodziły swoje 200-lecie. W 1824 roku rozpoczęła się tak naprawdę historia Ciechocinka odbudowy tężni numer 1. W sumie tężnie to jest 1741 metrów. Ta funkcja produkcyjna, bo tężnie powstaje po to, żeby produkować sól, z czasem po drugiej połowie XIX wieku została wyparta przez tą funkcję uzdrowiskową. Okazało się, że inhalacje solankowe są zbawienne dla górnych dróg oddechowej, a kąpiele w ciechocińskich solankach dla układu ruchu, problemów skórnych
i wielu innych. Stąd też blisko 200 lat historii Ciechocinka jako na początku miasteczka produkcyjnego, a teraz uzdrowiskowego. Słyniemy z ciechocińskich solanek, słyniemy z tężni, słyniemy z grzybka, słyniemy z tego, że przyjeżdżają do nas tysiące kuracjuszy i turystów. I wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy. Nie tylko latem, ale przez cały rok można przyjechać i uzdrowić się potężnie. Ale dla mnie też jest ważnym pytaniem, jak te tężnie działają? Jak ta woda solankowa bierze się na górze? Skąd ona jest? Tężnie spełniają w zasadzie, można powiedzieć, dwie funkcje. Pierwsza ta funkcja bardzo historyczna, czyli funkcja wynikająca z tego, że tężnie są elementem ciągu technologicznego produkcji soli, a więc na tężniach zagęszczana jest solanka w procesie odparowywania wody. A ta druga funkcja uzdrowiskowa, tutaj dzisiaj bardziej potrzebna i bardziej przez wszystkich pożądana, jest naturalne inhalatorium. Po prostu sami Państwo czujecie, no ten powiew czujemy. Morskiej bryzy, można powiedzieć, solanki w powietrzu, to jest nic innego jak po prostu naturalna inhalacja. Nic mi innego jak tylko zaprosić Państwa do uzdrowiska, żebyście oddychali. No i co? Do zobaczenia. Do zobaczenia. Niedaleko tężni znajdziemy ciechocińską fabrykę soli. Od przeszło 180 lat wytwarzana jest tu sól spożywcza oraz jej pochodne. W niewykorzystanej do produkcji soli części warzelni zorganizowano muzeum, w którym swoje miejsce znalazły eksponaty związane nie tylko z warzelnictwem, ale również będą świadectwem powstania i rozwoju działalności uzdrowiskowej w Ciechocinku. Muzeum Kolejki Wąskotorowej w Wenecji. Witamy Was w Wenecji, Muzeum Kolejki Wąskotorowej, które otwarto w 1972 roku. Ekspozycja nawiązuje wystrojem do dawnego dworca kolejowego. Jest to obecnie największy w Europie skansen kolei o rozstawie szyn 600 mm. Do muzeum można dojechać samochodem, ale lepiej skorzystać z kolejki wąskotorowej kursującej na trasie Biskupin-Żnin, która zatrzymuje się na stacji Wenecji. Tuż obok muzeum znajdują się ruiny cieszącego się złą sławą zamku diabła weneckiego. Bartosz Tyszyński, komes grodu Powiedziska i twórca wystawy machin oblężniczych na zamku w Wenecji. Szanowni Państwo, znajdujemy się w fantastycznym miejscu, w samym sercu Pałuk, pod ruinami średniowiecznego zamku w Wenecji. Na terenie zamku prezentujemy wystawę maszyn oblężniczych, średniowiecznych maszyn oblężniczych w naturalnej skali. Jest to największa tego typu wystawa plenerowa na świecie. Powstała kilka lat temu na 50. rocznicę muzeum w Malborku. Certyfikowana była przez UNESCO, a od kilku lat wystawiana jest i prezentowana na ruinach zamku Diabła Weneckiego w Wenecji, gdzie serdecznie Państwa zapraszamy. Cukrownia Żnin. Będąc w okolicy, zachęcamy Was do spędzenia nocy w cukrowni. Jest to 35 hektarów przestrzeni. Są to odrestaurowane budynki XIX-wiecznej fabryki. Miejsce to dostało drugie życie i powiem Wam szczerze, robi wrażenie. Naszą podróż po województwie kujawsko-pomorskim kończymy w Żninie, gdzie organizowane są regaty. Region słynie również z przepięknych miejsc nad wodą. Zostawiamy Was z tym przepięknym widokiem, a my jedziemy do kolejnego województwa.